Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i cóż, dziś, to znaczy ostatniego dnia lutego, ukazał nam się numer marcowy magazynu LEGO Star Wars wraz z prezentem Resistance Bomber. Nie wiem czemu nie mogli tego po prostu nazwać po polsku bombowiec oporu, ruchu oporu. No i cóż my znajdziemy w środku? No właśnie, prócz rzeczonego bombowca, któremu oczywiście przyjrzymy się za chwilę, w środku znajdziemy już właściwie klasykę, która nas tu co miesiąc zastaje, to znaczy znajdziemy spis treści oraz wstępniak. Bardzo mi się podoba ten wstępniak i życzyłbym sobie, by inne pisma również miały takie wstępniaki. Znajdziemy komiks, jest to komiks, który odnosi się do ostatniego epizodu, czyli Last Jedi, Ostatni Jedi. No i tak naprawdę głównie odnosi się do sytuacji, gdy Finn i Rose zostali złapani. No i tutaj pewna nowa nadzieja im się pojawia na tym statku, wiecie, na ucieczkę, uratowanie jednak tego Resistance i tak dalej. Wszystko jak zawsze jest też przeplatane, wiecie, różnymi zagadkami, quizami i tak dalej. Gazetka znowu jest podzielona na dwa komiksy, to znaczy jeden główny zajmujący większość gazetki i drugi taki krótki. Oczywiście do krótkiego przejdziemy zaraz. W gazetce nie brakuje już humorku. Właściwie to lubię bardzo właśnie w tym magazynie, że tu jednak te komiksy naprawdę chyba najbardziej mnie śmieszą mimo wszystko. Być może dlatego, że ze wszystkich kanonów gazetkowych najbardziej lubię Star Wars. Na środku znajdujemy oczywiście plakat, jeden jest z Kylo Renem, drugi, no o dziwo mnie tak zaskoczył trochę i to pozytywnie, bo pomimo tego tych bombowców średnio lubię te bombowce i tak dalej, to tutaj ten plakat wydaje mi się naprawdę bardzo ładny, bardzo estetyczny i fajny jednocześnie. Jakieś tak, nie wiem, darzę go sympatią. Chwilę później kolejna zagadka. No i właściwie nie kolejna, bo będziemy teraz mieli pasmo zagadeczek przybliżenia dużych, przybliżenia na dużym zdjęciu zestawów. Ja to lubię, ale to już powinniście wiedzieć. No i oczywiście instrukcja. Mi się niesamowicie podoba to, że tutaj instrukcja jest tak wycinana. Życzyłbym sobie, by w innych magazynach również to się tak odbywało. Po raz kolejny mam takie życzenie. No i drugi komiks, który jest tutaj zdecydowanie krótszy. Jak widzimy, tylko na trzy stronki taki komiks. Taki już typowo humorystyczny, na do widzenia. Co mi się natomiast bardzo podoba w tym magazynie, co się pojawiło no. Rasy, część pierwsza, czyli wiemy już, że będzie to kontynuowane. Mianowicie mamy stronę z trzema, jak widzicie, rasami, gdzie mamy opisaną rasę, z jakiej planety pochodzi, w jakim języku mówi, cechy szczególne i informacje. No, naprawdę bardzo fajne coś tam się pojawiło w tych gazetkach. Ja to bardzo uwielbiam. Kiedyś zdecydowanie więcej czasu poświęcałem temu uniwersum Star Wars. Miałem encyklopedię i tak dalej, interesowałem się tym sam. Czytałem Osusa. Dziś zdecydowanie tego czasu mam mniej, więc cieszę się, że w przerwie między klockami mogę tutaj sobie zajrzeć. I naprawdę mówię poważnie, bardzo się cieszę. Nie brakuje również ankietki, no i do wygrania świetnych nagród. Takie oto zestawy możemy wygrać w tym numerze, więc naprawdę warto. Nie jest to coś, wiecie, taniego, więc warto wziąć udział w konkursie. Dodatkowo, no, przyszły numer. No właśnie, to na co wszyscy czekaliście najbardziej, kochani, Slave One. Slave One już był bodajże w drugim numerze tej gazetki, natomiast fajnie mimo wszystko będzie sobie porównać, jak wygląda tamten do tego, bo na pewno będzie to druzgocąca zmiana na lepsze w stosunku do tego. 29 marzec. No i co ciekawe, również spójrzcie, zazwyczaj z tyłu gazetki były reklamy, tymczasem również jak Blue Ocean i oni poszli za tym, by jednak tył sobie wycinać. No i co z tego robić? No i kochani, co oni nam obiecują, że w kolejnych numerach będą kolejne statki, z których będziemy mogli sobie wyciąć, zrobić tu widzicie podstawkę, będą mogły cenę na półce i z której stworzymy jedną wielką bitwę. Z jednej strony mamy czołg ten, z drugiej strony to, więc póki co mamy konfederację, nie oszukujmy się jednak tym, co interesuje nas wszystkich najbardziej, są klocki w tym zestawie, no i ten bomber. Ja za tym bomberem specjalnie nie przepadałem, jeżeli chodzi o film, no bo cóż, kurczę, powolny, duży, no ale jak już przeszedł do bombardowania, to działo się, że hej, tak naprawdę, jeżeli zaskoczył wroga, to też się działo, że hej, jeszcze mówiłem trochę o tym w ostatnim odcinku, obejrzyjcie, tam na koniec się rozwodziłem, takie ciekawe konkluzje nawet na końcu miałem. Zobaczmy, jak te klocki wyglądają, jakie ładnie rozłożone, natomiast klocuczki prezentują nam się w taki sposób. Zdecydowanie, jak widzimy, druzgocąca wręcz przewaga klocuszków szarych nad niebieskimi, tychże jakże mamy mało. Natomiast spójrzcie, mamy tutaj tego ciekawego klocuszka, który ma z jednej strony tylko studzika. Z szarych mamy ciekawego klocuszka tego, jeżeli chodzi, widzicie, on ma też podwójnie, z jednej strony tylko ma studzika, no i poczwórnego, no i ten jest klocuszkiem podwójnie studzikowym bocznym. Więc jeżeli polujecie na takie klocuszki właśnie studzikowo boczne, no to lepiej nie mogliście trafić. Jeden tutaj taki klocuszek, no poza tym jest mocno monotematyczny, jeżeli chodzi o kolorki. Bardzo fajnie, mamy tutaj też te dwa, wiecie, klocuszki, do których Spider-Man na przykład używa do trzymania sieci, czy jakiś Wiedźmin swoich znaczków i tak dalej. Co się dzieje, jak to wygląda, gdy mamy zestawik złożona?
całość prezentuje nam się. Troszkę mnie zaskoczyła swoim budownictwem przede wszystkim. No spójrzcie na przykład tutaj. No oprócz tego, że tam stoi na tym klocku, jest przyczepione też tu. No bardzo fajny system zabezpieczający nam to przed rozpadaniem się. Gdy zmontujemy sobie to, widzimy, o, składa nam się to w ten sposób. No i co jeszcze ciekawe, tutaj klocek, czy on będzie w ogóle na dwie sięgał? Nie, on sięga nam tylko na jeden ten. Dobra, bo myślałem, że jeszcze będzie jakiś złączony. No i moi drodzy, więc gotowa konstrukcja prezentuje nam się w taki sposób. Bardzo ciekawe też rozwiązanie tu z tymi silnikami, nie oszukujmy się. Nie jest to jakieś spotykane na co dzień rozwiązanie, więc bardzo ładnie zrobione. Tu te działka. No ja przede wszystkim na takiego bombera widzę jeden bardzo fajny cel. Specjalnie dałem teraz na plakat, byśmy mogli sobie porównać, jak to wygląda. Co mnie boli, bo wiecie, ja bym nie był sobą, gdybym nie powiedział, co mnie boli. Tu szkoda troszkę, że nie mamy nadruczku jednak tejże szyby. Przecież są takie klocuszki tu z nadruczkami, mogłoby spokojnie takie coś istnieć i być wyglądałoby fajnie. Oczywiście wiem, że mają ograniczony budżet na tę konstrukcję, no ale wiecie, moim zdaniem mieściłoby się to. Dziwi mnie też trochę tu mocno wysunięte to, no bo spójrzcie, to tak było minimalnie wysunięte, a tu to kurde tak mocno jest wysunięte i to tak widać. Te działka również spoko, chociaż wiadomo, gabarytami są ciut za duże w stosunku do tych, no ale tego chyba nie dało się inaczej za bardzo zrobić, można było całkowicie pominąć, a wtedy mi się czepiał, że całkowicie pominięto. Konstrukt fajny, nie jest powalający absolutnie, natomiast mimo wszystko zaskoczył mnie bardziej pozytywnie niż się spodziewałem. Natomiast nie wszystkie konstrukty mogą być powalające, nie oszukujmy się, niektóre muszą być słabsze, by niektóre były lepsze. Do kopalni kloca fajnie, bo mamy tu aż 37 klocków, więc naprawdę spoko. No i taki mały, pocieszny, może nie taki mały, no, ale pocieszny jak najbardziej gdzieś tam do kolekcji. Jeżeli lubicie te bombery, lubicie tak jak ja Last Jedi i uważacie, że to go za najlepszy epizod, jaki był, ja tak uważam, no to można fajną, tanim kosztem kolekcji sobie tych bomberów stworzyć w mikroskali i uważam za naprawdę fajną opcję. Tak wygląda ten numer kolejny, choć również mnie specjalnie nie porywa ten Slave, no jest dużo lepszy, porównamy go sobie z tym z jednym z pierwszych numerów i to będzie na pewno fajne, poza tym też średnio mimo wszystko mnie porywa. No cóż, liczymy, że później będą również jakieś fajne gazetki. Ja mimo wszystko absolutnie każdy numer LEGO Star Wars kupuję. W ciemno, raz, że jestem fanem, dwa, że uważam, że naprawdę te klocki do kopalni klocka są naprawdę w fajnej cenie. No i ta mikroskala też. Jakoś tak po książce 365 pomysłów polubiłem mikroskalę. Jeżeli lubicie też mikroskalę, to tu gdzieś będzie link, zaraz odnośnik do mikroskali. Jeżeli lubicie Star Wars, to również też będzie link. Nie brakuje Star Wars na moim kanale z podróbkami, jak i na kanale z grami. A, wszędzie Star Wars, jak mówiłem, bardzo lubię Star Wars. Odwiedzajcie mnie więc wszędzie, no i mam nadzieję, że tam się widzimy. A dzień dzisiejszy, bardzo wam dziękuję za to, że byliście tu ze mną. Bye!